Witajcie. Kontynuujemy nagrywanie i tłumaczenie epifanicznego tomu 9, rozdział 2 i jesteśmy na akapicie 6. Będzie omawiany tutaj 4 Mojżeszowa, rozdział 12, a werset 2. I jeszcze nie skończymy tego w tym odcinku, mimo że będzie, myślę, że dość długie. I mówili, czyż Jahwe tylko do Mojżesza mówił, a czyż nie mówił także do nas? I Jahwe to usłyszał. Standardowe zastrzeżenia i zaczynamy tłumaczenie. W ten sposób w tej kwestii zarówno typiczni i antytypiczni Miriam i Aaron zgrzeszyli. Ta pierwsza, czyli Miriam, ewidentnie zaszła zarówno w typie, jak i w antytypie dużo dalej w zło niż ten ostatni, czyli Aaron, w typie i w antytypie. Ale grzech nie jest rzeczą, która nie jest postępująca. Czyli grzech jest czymś, co postępuje, w co można wchodzić głębiej. On zawsze idzie od złego do gorszego. Jak może być widziane w przypadku, który jest pod naszą rozwagą? Rozpoczął się on od zgrzeszenia przeciwko Seforze jako żonie Mojżesza i Mojżeszowi jako mężowi Sefory. Ten grzech był mniej lub bardziej takim, który był ograniczony do problemów rodzinnych, czy też problemów w rodzinie. Ale duma Miriam i Aarona rozwinęła się do gorszych proporcji. Ono postąpiło, rozwinęło się od wtrącania się w sprawy rodzinne Mojżesza do twierdzenia, do domagania się równości z nim jako boskim narzędziem mówczym. O czym jest mowa właśnie w wersecie 2, który sobie przeczytaliśmy. Antytypicznie to oznaczałoby, że antytypiczna Miriam i Aaron twierdzili równość, czy też uzurpowali sobie równość z naszym Panem jako narzędziami mówczymi Boga. To jest, że pewni mniej lub bardziej prominentni członkowie ciała Chrystusa spośród nowych stworzeń żądali równości, czy też twierdzili o równości z naszym Panem jako narzędzia mówcze Boga. Jak taka rzecz mogłaby być możliwa? Czy jakikolwiek członek ciała Chrystusa, o tak, a nawet ktoś, kto był na drodze do utraty swojej korony, mógł uczynić takie twierdzenie słownie, czy też mógł wyrazić słownie takie twierdzenie? Z pewnością żaden spośród nich nie mógłby wyrazić słownie tak aroganckiego i bluźnierczego twierdzenia. Wątpimy, że nawet członkowie klasy wtórnej śmierci mogliby w sposób werbalny, czy też mogliby wyrazić słownie taką myśl. Chyba że byliby oni spośród najgorszych możliwych z tej klasy. No więc w jaki sposób możemy, czy też mamy to zrozumieć? Myślimy, że antytyp był i jest wypełniany przez postawy i przez działania raczej niż przez słowne, niż przez werbalne twierdzenia, niż przez słowne twierdzenia. Akapit 7. Ta odpowiedź jednakże podnosi następne pytanie, czy też prowadzi do następnego pytania. No więc w jaki sposób jakiekolwiek nowe stworzenie mogłoby czynić to przez postawę i przez działania? I tutaj ponownie będziemy musieli odpowiedzieć tak wykluczająco, w sposób nie bezpośredni, ale pośredni. I oczywiście nie z pełną intencją przez działania i przez postawę takiej równości osobiście z naszym Panem. Twierdzenie takie, czy przywłaszczanie sobie tego
bezpośrednio przez postawę i przez działania oznaczałoby stawianie samych siebie bezpośrednio, natychmiast naprzeciw naszego Pana. To jest osobiście, jako równego Jemu, jako mówcze narzędzie Boga. Tego nie uczynili ani antytypiczna Miriam, ani antytypiczny Aaron. Ale oni uczynili to nie bezpośrednio, czyli pośrednio. Co jednakże niemniej i tak jest uczynieniem tego. Co może to znaczyć, czy też co to oznacza? Oni przypisali sobie równość sobie, czy też uzurpowali sobie równość z naszym Panem jako mówcze narzędzia Boga w miarę jak On wykonywał swój urząd bycia mówczym narzędziem poprzez wiek Ewangelii, czy też cały wiek Ewangelii w członkach gwiezdnych siedmiu kościołów. Podaliśmy wystarczającą ilość szczegółów odnośnie członków gwiezdnych w naszym rozważaniu, w naszej dyskusji odnośnie 11 rozdziału 4 Mojżeszowej, żeby dłuższa dyskusja odnośnie tego tematu w tym miejscu stała się niepotrzebną, oprócz tego, żeby tylko powiedzieć, że oni byli specjalnymi narzędziami mówczymi Jezusa poprzez cały wiek, będąc trzymani w Jego rękach, w Jego ręce. I tutaj mamy odnośniki. Objawienie, rozdział 1, wersety 16 i 20 oraz rozdział 2, werset 1. Objawienie, rozdział 1, wersety 16 i 20. Na przykład z przekładu, który się nazywa jak? Przekład toruński Nowego Przymierza, no ale mniejsza z tym. I miał w swojej prawej dłoni siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry obosieczny miecz, a jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w swojej mocy. Oto tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej dłoni. I siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to są aniołowie siedmiu zborów. A siedem świeczników, które widziałeś, to jest siedem zborów. I rozdział drugi, werset pierwszy. Aniołowi zboru efeskiego napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza w pośród onych siedmiu świeczników złotych. A to była Biblia Gdańska. I wracamy. Czyli, że oni byli tymi specjalnymi narzędziami mówczymi poprzez cały wiek, będą trzymani w jego dłoni. I cokolwiek jest myślane, mówione albo czynione w stosunku do nich, podczas gdy oni działają jako tacy, Jezus dobitnie uważa w dobitny sposób jako myślane, mówione albo czynione Jemu samemu. Łukasza, 10 rozdział, werset 16. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 16. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. A to jest akurat przekład dosłowny ponoć. Powodem tego jest to. To on, a nie tak naprawdę oni, jest tym, kto mówi w nich, podczas gdy oni działają jako jego narzędzia mówcze. Tak więc w rzeczywistości to on jest mówcą w takich przypadkach, które zwykle są przedstawione w typach takich operacji, takich działań. A nie oni, ale on jest reprezentowany jako mówca. A oni są reprezentowani w nim, czy też w nich, jako jego usta. Czyli on mówi, ale poprzez nich, tak to mógłbym skomentować. Oni są tylko narzędziami, przez które on mówi. Dlatego są mówczymi narzędziami. Akapit 8. Na przykład mówienie Mojżesza do Datana i Abirama, to jest 4 Mojżeszowa, rozdział 16, werset 12. 4 Mojżeszowa, rozdział 16, a werset 12. Na przykład z Biblii Tysiąclecia przeczytamy. Rozkazał więc Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba,
Ale oni rzekli, nie przyjdziemy. Przedstawia mówienie przez naszego Pana, mówienie naszego Pana, przemawianie naszego Pana do papiestwa i do Federacji Kościołów w kazaniach, które rozwalały kreda, wypowiedziane poprzez brata Russella i jako jego usta. Ponownie mówienie przez Mojżesza Koremu i jego kompanii, jego grupie 250 lewitów, żeby przynieśli kadzidło, o czym jest mowa w wersetach od 5 do 7, 16 i 17 tego samego rozdziału. Od 5 do 7. Potem rzekł do Koracha i całej jego zgrai. Rano da poznać Jahwe, kto do niego należy. To mówi Mojżesz. Kto jest święty i może zbliżyć się do niego. Jedynie temu, kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczynicie. Niech Korach i jego stronnicy wezmą kadzielnice swoje. Niech włożą do nich ogień i jutro położą w nie kadzidło przed Jahwe. Kogo wybierze Jahwe, ten jest święty. Dosyć wam, synowie Lewiego. I wersety 16 i 17. Potem Mojżesz powiedział do Koracha, jutro stań ty ze swoimi stronnikami przed Jahwe, ty wraz z nimi, a również i Aaron. Każdy niech weźmie swoją kadzielnicę i włoży do niej kadzidło. I każdy przyniesie swoją kadzielnicę przed Jahwe, razem 250 kadzielnic. Także ty i Aaron przynieście swoje kadzielnice. I ponownie, mówienie przez Mojżesza Koremu i jego towarzystwu, jego grupie 250 lewitów, żeby ofiarowali to kadzidło, przedstawia mówienie przez naszego Pana poprzez brata Russella w strażnicy oraz przez pewne konkretne kazania przesiewaczom z lat 1908 do 1911 i będąc tym przesiewaczom, którzy byli poza prawdą, żeby przedstawili swoje poglądy. Jeśli oni uważali, że oni mają cokolwiek lepszego niż to, co on przedstawiał. To jest poprzez brata Russella i jako jego usta. Jeśli ta myśl o tym, że członkowie gwiezdni są ustami, ręką i okiem Jezusa, w tym, co on mówi, czyni i widzi poprzez nich, nie jest utrzymywana w umyśle, to oni, a nie nasz Pan, wyglądaliby na antytyp Mojżesza w powyżej wspomnianych oraz rozlicznych innych działaniach i przemowach. Jeszcze inny przykład pomoże nam to zobaczyć. Mojżesz na górze proszący o zobaczenie twarzy Boga i odmowa, jaka zostaje mu uczyniona, na takiej podstawie, że żaden człowiek nie może zobaczyć jego twarzy i żyć, przedstawia w jaki sposób, przedstawia proszenie przez naszego Pana i odmowę, jaka została mu udzielona na takiej podstawie, że on nie może żyć, zobaczyć jej i żyć. No więc w związku z tym pytamy się, w jaki sposób mogłoby to być możliwe, mogłoby to być prawdziwe osobiście w stosunku do naszego Pana, który obecnie w czasie antytypu widzi boską twarz i żyje. Odpowiadamy, to nie odnosi się bezpośrednio do Niego i osobiście. Do Niego bezpośrednio i osobiście. Odnosi się to do Niego w miarę jak On mówił przez działania poprzez Jego posłańców Paruzji i Epifanii. Jak to? Albo jak to możliwe? Ci dwaj bracia, jako szczególne, też specjalne oko i usta Jezusa w ich rozważaniu, w ich badaniu Boga, pragnęli wgłębić się głębiej w wiedzę o samym Bogu, niż było im dane to uczynić. Co oznaczało spekulowanie odnośnie tego tematu. I zostali ostrzeżeni jako oko i usta Jezusa, że oni nie mogą tego czynić i żyć. Czyli żeby utracili życie jako ostrzeżenie, ale to już mój komentarz. Spójrzcie do drugiej Mojżeszowej,
rozdziału 19, wersety od 21 do 24. Druga Mojżeszowa, rozdział 19, werset od 21 do 24. Potem Pan powiedział do Mojżesza: zejdź i ostrzeż lud, aby nie zbliżał się do Pana, by go zobaczyć, bo wielu z nich mogłoby ponieść śmierć. Także kapłani, którzy zbliżają się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie poraził. Wówczas Mojżesz odpowiedział Panu: lud nie śpie wejść na górę Synaj, ponieważ Ty przestrzegłeś nas, mówiąc: zaznacz granicę wokół góry i uważaj ją za świętą. Pan więc nakazał: idź, zejdź, a potem wstąp razem z Aaronem, a kapłani i lud niech nie przekraczają granicy, aby wejść do Pana, aby ich nie poraził. W innym przekładzie, bo mógłby pozbawić ich życia. No i tutaj w tym fragmencie mamy zobaczyć poniekąd podobną myśl wyrażoną w odniesieniu do innych antytypów odnośnie poniekąd innych kwestii, w których te same antytypiczne linie myśli studiowane czy też badane przez owych dwóch braci nie byłyby spekulacją. Werset 24 o tym mówił, że weź Aarona ze sobą. I w tym miejscu skończymy tę część. Zapraszam następnym razem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.